Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kontynuuje wspieranie strażaków ochotników. Zakończył się właśnie drugi nabór wniosków w ramach programu Bezpieczny Strażak, który ma na celu wsparcie jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego poprzez dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia. O efektach współpracy zawodowych strażaków, druhów ochotników oraz Katowickiego Funduszu dziś w programie Ekologia Metropolii Śląskiej. Sonia Kwaśny, witam i zapraszam. Kilkadziesiąt quadów, łodzie patrolowe, kamery termowizyjne. To tylko część sprzętu, jaki do tej pory trafił do ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa śląskiego dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a który pozwala lepiej przygotować się do działań ratowniczych i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu. Wszystko to w ramach programu Bezpieczny Strażak. Ten sprzęt, który tutaj za nami dzisiaj jest, to efekty tak naprawdę naszej pracy, pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, współpracy z samorządami, współpracy z jednostkami, z Państwową Strażą Pożarną w ramach pierwszej edycji programu Bezpieczny Strażak. To program, w ramach którego po raz pierwszy w tym roku uzupełniliśmy ofertę finansowania dla ochotniczych straży pożarnej poza samochodami ratowniczo-gaśniczymi, poza drobnym sprzętem, który co roku od wielu lat finansujemy i trafia do ochotniczych straży pożarnych, poza wsparciem młodzieżowych drużyn pożarniczych, poza wsparciem na termomodernizację ochotniczych drużyn pożarniczych. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy nowy program, program Bezpieczny Strażak, w ramach którego przeznaczyliśmy w pierwszej edycji 2 600 000 zł i efekty tych środków, tych pieniędzy mają Państwo tutaj za nami. 30 kilka quadów ratowniczych, łodzie patrolowe, kamery termowizyjne, czyli ten sprzęt taki bardzo specjalistyczny, niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jestem przekonany, że ten sprzęt będzie służył strażakom ochotnikom do ich codziennej pracy, w której chronią naszego bezpieczeństwa, ale chronią też środowiska naturalnego, bo pożary, zanieczyszczenia, wycieki niebezpiecznych substancji to są te elementy, gdzie strażacy ochotniczy dbają o środowisko naturalne i dlatego my jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wspieramy. Dziękuję parlamentarzystom za wspieranie, panu posłowi Waldemarowi Andzel za wspieranie tej działalności, bo to parlamentarzyści tworzą te ramy prawne i wspierają i cały czas w rozmowach dopingują nas do tego, aby wspierać ochotnicze straże pożarne. Dziękuję panu wojewodzie, który także zawsze, gdy wychodzimy z nowymi pomysłami jako Wojewódzki Fundusz, zawsze otwarcie popiera te nasze działania i wspiera je w takim zakresie, jak może. Dzisiaj oprócz prezentacji tego sprzętu, tych efektów tej pracy, chcieliśmy także ogłosić kolejną edycję programu Bezpieczny Strażak. Widzimy i ta współpraca, którą także cały czas realizujemy z Państwową Strażą Pożarną, z panem generałem Jackiem Kleszczewskim, pokazuje, że te potrzeby, mimo że tego sprzętu mamy tu bardzo dużo, są jeszcze większe. I dlatego wygospodarowaliśmy kolejne środki, wygospodarowaliśmy kolejne 2 miliony złotych dla strażaków ochotników i dzisiaj ogłaszamy kolejną, drugą edycję tego programu Bezpieczny Strażak. Mamy nadzieję, wiemy, że za chwilę, za parę miesięcy kolejna partia takiego sprzętu trafi do strażaków ochotników i już dzisiaj zachęcam wszystkie jednostki, które jeszcze takiego wsparcia nie otrzymały, które potrzebują takiego wsparcia do zainteresowania się tym programem. Wsparcie strażaków ochotników środkami pochodzącymi m.in. z kar i opłat za korzystanie ze środowiska jest niezwykle wartościowe, ponieważ rola druhów w systemie ratowniczo-gaśniczym jest nieoceniona. Dzięki programowi Bezpieczny Strażak znacząco zwiększyć się może ich efektywność w sytuacjach kryzysowych. Ten imponujący sprzęt, który stoi za moimi plecami, będzie na pewno w sposób wyjątkowy pracował i wspierał strażaków ochotników przy codziennych akcjach, przy ratowaniu zdrowia i życia. Jak Państwo dostrzegają i widzą, sprzęt najwyższej jakości, najwyższej klasy, ale on nie spełni swoich
podstawowych zadań, jeżeli nie będzie tego najważniejszego komponentu. I ten najważniejszy komponent jest również tutaj dzisiaj z nami. Mówię o kapitale ludzkim i mówię o strażakach ochotnikach. Bardzo wam dzisiaj ogromnie za to dziękuję, że zawsze jesteście gotowi, jesteście na straży, aby służyć naszym mieszkańcom, naszym obywatelom i gotowi nawet narazić własne zdrowie czy życie, aby tej pomocy i tego wsparcia udzielić. A odpowiedzialnością państwa, zarówno jednostek samorządowych, jak i publicznych, jest zapewnić wam bezpieczną służbę przy użyciu najlepszego dostępnego sprzętu. I to też, szanowni państwo, czynimy. Czy też ustawy modernizacyjne, czy inne projekty w ramach agencji rządowych, czy też agencji samorządowych, takie zadania są realizowane. W tym miejscu chciałem bardzo mocno podziękować panu prezesowi Tomaszowi Bednarkowi. Tak jak wspomniał w swojej wcześniejszej wypowiedzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zwielokrotnił nakłady na wsparcie dla Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki temu każdego roku może być nabywany wyjątkowy sprzęt. Zarówno ten, który jest za naszymi plecami, ale również typowe, prawdziwe wozy strażackie, wozy bojowe i inny sprzęt, inna infrastruktura służąca dla ratowania ludzkiego życia. Dziękuję oczywiście parlamentarzystom, samorządowcom, tym wszystkim, którzy doskonale wiedzą o tym, że należy wspierać tych, którzy chcą dobrowolnie, często wyłącznie społecznie pracować, żeby służyć Polkom i Polakom. Bardzo serdecznie za to dziękuję, a panu prezesowi raz jeszcze składam gratulacje i podziękowanie za to wsparcie. Panie generale, a na panu spoczywa trud i obowiązek, aby ten sprzęt przy tej wyjątkowej koordynacji między Państwową a Ochotniczą Strażą Pożarną właśnie służył najlepiej, najbardziej profesjonalnie, żeby służył wyłącznie do jednostek treningowych, oby nie musiał być wykorzystywany w realnym działaniu. Dlaczego akurat taki sprzęt, który tu widzimy i dlaczego w takiej ilości? Sprzęt, który kupujemy, który wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej jest dotowany, jest triażowany przez rozmowy z naszymi druhami, przez plany operacyjne i kłady, które tu akurat widzimy, to nie są zabawki, to są pojazdy, które pozwolą druhom dotrzeć niezwłocznie do miejsc, do których większymi pojazdami nie możemy dotrzeć. Nasze potrzeby cywilizacyjne, otoczenie zmienia się też uprawnienia i też zagadnienia, z którymi stykają się nasi druhowie. I tu bardzo dziękuję, drodzy druhowie, druhny i druhowie, za to, że zawsze możemy na was liczyć i wsłuchujemy się w to, co jest oczekiwane od nas. I tu dziękuję, panie pośle, panie wojewodo, za to, że na ten apel i na te potrzeby jest odpowiedź rządu, jest odpowiedź parlamentu, jest odpowiedź też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadmieniam również, czego nie powiedział pan prezes, że poszerzamy ten program. Będziemy też dbać o to, żeby ratownik był żywy i zdrowy, a mianowicie będziemy dotować zakup pralnic profesjonalnych do tego, żeby ubrania, które są zakupywane, również były profesjonalnie użytkowane, prane i dalej miały swoje własności użytkowe, tak jak to zakładają producenci, a to w ramach profilaktyki przeciwkorakowej, gdzie nasi druhowie i ratownicy spotykają się z różnymi substancjami w czasie pożarów i nie tylko, i żeby byli później bezpieczni też po tych akcjach. Więc poszerzamy ten program. Dokładamy również narzędzia hydrauliczne, bo tyle, co wydarza się wypadków, wszyscy posługujemy się pojazdami mechanicznymi, nie tylko. Nasi druhowie oczekują również tego, żeby posiadali sprzęt, żeby tą pomoc nieść, i ten sprzęt również dokładamy. Panie prezesie, jeszcze raz bardzo dziękuję. I to nie tylko wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ale ogromne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej. To jest blisko 30 milionów tylko w tym roku. Szanowni państwo, to co się dzieje obecnie, to są oczekiwania wielu pokoleń. Wiele pokoleń czekało na to, żeby ochotnicy wreszcie, oprócz swoich umiejętności, chęci i zaangażowania, otrzymali to, co najlepsze, czyli sprzęt, którym będą mogli nieść pomoc swoim współmieszkańcom.
Strażacy ochotnicy wspólnie z zawodowymi strażakami prowadzą działania prewencyjne, walczą z pożarami i innymi zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi, a także biorą udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. To właśnie takie działania oraz postawa przyczyniająca się do poprawy poczucia bezpieczeństwa są przyczyną pozytywnej oceny ich pracy przez Polaków. Ja to mogę powiedzieć w swoim doświadczeniu, nie tylko jako właśnie parlamentarzysta, druk strażak, ale sam oczekiwałem pomocy końcem zeszłego roku, kiedy dom mi się palił i kiedy druhowie ochotnicy pierwsi przybyli z profesjonalnym sprzętem i mi pomagali. Dopiero później przyjechała Państwowa Straż Pożarna, także bez tego nie udałoby się uratować mojej rodziny, mojego domu. To jest taki przykład właśnie, jak druhowie ochotnicy są potrzebni, bo są blisko, są dobrze wyszkoleni i mają bardzo profesjonalny sprzęt dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Druhowie są potrzebni, im z kolei potrzebny jest właśnie ten sprzęt. Dobrze, że Wojewódzki Fundusz już od lat prowadzi taką działalność wspierającą druhów ochotników. Tak, od lat prowadzi i od lat, trzeba nadmienić, ciągle zwiększa środki, które są przeznaczane i to znacząco. Ja często rozmawiam z panem prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i go dopinguję i popieram w tym, żeby te środki były zwiększane, żeby było coraz więcej programów, dzięki czemu właśnie strażacy mogą mieć tak profesjonalny sprzęt poza samochodami. Mają dzisiaj kłady, ubiory, ale drony, kamery termowizyjne, łodzie motorowe. Także można byłoby długo wymieniać, jak profesjonalny i bardzo dobry sprzęt dostają druhowie ochotnicy. Niezwykle ważne jest również to wsparcie Wojewódzkiego Funduszu skierowane do tych najmłodszych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych. A tak, oczywiście. Rosną jak grzyby po deszczu jednostki. Się bardzo cieszę, bo nie tylko młodzieżowe drużyny pożarnicze, ale nawet trzeba powiedzieć, że już są kilkulatkowie, dziecięce drużyny pożarnicze. Ja także jako doradca pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo wspieram na Radzie Doradców, bardzo często poruszam i rząd także zwiększa środki. W tym roku rząd przeznaczył 40 milionów na rzecz młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale także należy nadmienić, że ten program dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, za co są podziękowania dla zarządu, dla Rady Nadzorczej Funduszu i dla wszystkich pracowników, którzy pomagają, aby Straż Pożarna mogła się rozwijać, w tym przyszłość Straży Pożarnej, czyli młodzieżowe drużyny pożarnicze. Warto dodać, że programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rzecz druhów ochotników są wyjątkowe, zarówno ze względu na ich innowacyjność, jak i fakt, że stanowią one pionierskie inicjatywy w skali kraju. Dla środowiska strażackiego to istotne, że to właśnie Katowicki Fundusz podejmuje niestandardowe kroki we wspieraniu druhów ochotników, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych regionów. To dowodzi zaangażowania w zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i wsparcia dla tych, którzy bezinteresownie ryzykują swoje życie, aby chronić innych. Tutaj na Śląsku jesteśmy pionierami wielu projektów, bo to jest oczywiście oprócz programów ogólnopolskich, my tutaj wspólnie dyskutujemy, wspólnie analizujemy to, co jest potrzebne i tutaj też wspomnę również o wsparciu młodzieżowych drużyn pożarniczych, bo tutaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska również wspiera obozy i te aktywności. Patrzymy tu przede wszystkim, główny widok to są kłady, tak, czyli pojazdy, które umożliwiają przemieszczanie się w trudnych warunkach, w przestrzeniach leśnych i nie tylko, w nieużytkach, tam gdzie często są prowadzone działania, czy to przy poszukiwaniu osób zaginionych, czy na razie nie spotykamy, ale zagadnienia związane z przeciwpowodziowymi działaniami ułatwiają po prostu dotarcie naszych ratowników w miejsce wskazane. Tutaj są głównie kłady, ale mamy też łodzie, mamy też kontenery, mamy również kamery termowizyjne, tego nie widać, i drony, także taki asortyment, który gdzieś tam wynikał z potrzeb operacyjnych, ale też umiejętności strażaków, bo oni muszą oczywiście też mieć umiejętności posługiwania się tym sprzętem, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Te koszty ograniczaliśmy takim pułapem rozsądku, czyli patrzyliśmy na to, na takie minima sprzętowe, które na przykład wyciągarka, że powinna być przyczepa, żeby ten kład mógł być przemieszczony w dowolne miejsce województwa i nie tylko. Z finansowego wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzystają również jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Dzięki dofinansowaniu ze środków funduszu zawodowi strażacy mogą być zaopatrywani w niezbędną odzież ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ćwiczebny. Do strażaków profesjonalnych trafiły dofinansowane wozy pożarnicze, różne. Trafiają ubrania specjalne, bo tutaj też mamy dotacje. Trafiają asortyment, który gdzieś tam jest zgłaszany w poszczególnych komendach. Tak naprawdę to uzupełniamy to, co jest wyeksploatowane przez ten okres 7 lat. To jest wysycenie nowym sprzętem bardzo duże. Myślę, że teraz już dogłębne analizy pokazują tylko w poszczególnych miejscach, czego brakuje i tam to będziemy dokładać. Tak jak już wspomniałem, na przykład narzędzia hydrauliczne, agregaty niedługo będziemy przekazywać, prądotwórcze, tak żeby strażacy byli niezależni, mobilni i zawsze gotowi. Kiedyś, myśląc o choroganie czy też o trąbie powietrznej, nasi dziadkowie, ojcowie powiedzieliby, że jest to niemożliwe. Obecnie orkany, huragany jeszcze nie, ale orkany co jakiś czas się pojawiają. To są takie kolejne aktywności strażackie. Patrzymy też na to, co się dzieje na zachodzie Europy, że przychodzą susze gwałtowne, nie gwałtowne, tylko długotrwałe i musimy być na to przygotowani. Musimy myśleć o takich sytuacjach jak cysterny, żeby zakupować je na przyszłość, czy to do wody pitnej w miejscach, gdzie będzie jej brak, czy też do działań gaśniczych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat realizuje różne formy wsparcia działalności druhów ochotników, na przykład poprzez dofinansowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych, termomodernizacji strażackich remiz czy zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych. Program Bezpieczny Strażak to uzupełnienie tej oferty. Ten program miał być uzupełnieniem naszej oferty i uzupełnieniem takiej luki, którą do tej pory zauważaliśmy i my, i strażacy ochotnicy, bo z jednej strony finansowaliśmy samochody ratowniczo-gaśnicze, to oczywiście bardzo duży, drogi sprzęt. Z drugiej strony finansowaliśmy to drobne wyposażenie w ramach programu, którego popularnie nazywamy Mały Strażak. To takie granty do 25 tysięcy złotych właśnie na zakup umundurowania i tego najdrobniejszego, niezbędnego, potrzebnego strażakom sprzętu ratowniczo-gaśniczego. I gdzieś tam w tym finansowaniu brakowało, była taka luka pomiędzy właśnie dużymi samochodami i pomiędzy tym drobnym sprzętem. Stąd powstał program Bezpieczny Strażak, który w tą lukę się wpisuje, czyli sprzęt o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, stu kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo tu dofinansowanie do 150 tysięcy złotych, ale jakże niezbędnie potrzebny strażakom ochotnikom. I stąd dzisiaj tu widzimy efekty tego pierwszej edycji programu, to 30 kilka kładów ratowniczych, to łodzie ratownicze, to kamery termowizyjne, to sprzęt pneumatyczny. Widać, jak bardzo jeszcze ten asortyment niezbędnego sprzętu dla strażaków był potrzebny i widać zainteresowanie, bo to 100 jednostek wspartych w ramach programu Bezpieczny Strażak w ramach tej pierwszej edycji. Te doświadczenia, które zostały podczas tej pierwszej edycji przez Was zdobyte, zaowocowały tym rozszerzeniem w kolejnej edycji właśnie ram tego programu. Zgadza się, bo już w pierwszej edycji mieliśmy zgłoszenia ze strony strażaków ochotników właśnie o finansowanie tego asortymentu, czy to zestawów hydraulicznych, czy to właśnie tych specjalistycznych pralnic potrzebnych także do utrzymania w czystości tych mundurów bojowych, które mają strażacy ochotnicy. I tam, gdzie to możliwe, właśnie wsłuchujemy się w te wnioski, w te inicjatywy, w te prośby strażaków i tam, gdzie to możliwe, uzupełniamy to finansowanie i efektem tych głosów jest właśnie z jednej strony rozszerzenie programu Bezpieczny Strażak o ten asortyment, a z drugiej strony podniesienie poziomu dofinansowania, co też wynika z głosów wielu jednostek, które miały problem z uzupełnieniem tego wkładu własnego, stąd podnosimy poziom dofinansowania do 80%. Warto chyba w tym miejscu też wspomnieć, że oprócz wsparcia dla cięższego i tego lżejszego sprzętu, Wojewódzki Fundusz niejednokrotnie wspiera również modernizację, w tym termomodernizację strażackich remis. To przecież takie centra często nawet kulturalne w mniejszych miejscowościach. Tak, zgadza się. Oprócz dofinansowania sprzętu finansujemy termomodernizację remis ochotniczych straży pożarnych. Chcemy, aby
strażacy mieli odpowiednie warunki. To są te miejsca, z których rozpoczyna się każda akcja ratownicza, w których jest przechowywany ten sprzęt. Także chcemy, aby te warunki także były dobre. Stąd także program ekoremiza, program termomodernizacji remiz ochotniczych straży pożarnych. W tym roku nabór się już zakończył. Jesteśmy na etapie weryfikacji wniosków. Kilkadziesiąt złożonych wniosków realizujemy, ale myślę, że kolejny rok przyniesie kolejną edycję tego programu, bo te potrzeby nadal jeszcze w zakresie termomodernizacji także są. Wsparcie pochodzące z programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozwala druhom skutecznie pełnić swoją niezastąpioną rolę w systemie ratowniczo-gaśniczym. Mimo że to cenne wyposażenie, liczymy, że druhowie nie będą musieli korzystać z niego w praktyce, a ich działania skupią się głównie na zapobieganiu i minimalizowaniu zagrożeń dla społeczeństwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Ekologią Metropolii Śląskiej. Do zobaczenia.